więc już bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Nartości Podem, a tym jest 4 walki online. Kika i dzisiaj wreszcie po 10 tysięcy latach uwięzienia w otchłani. Kurwa chuj. Wreszcie walczę z Szymonem i dzisiaj sobie zagram. Po 10 tysiącach latach w końcu dokonałem. Kurwa chuj. Dzisiaj sobie zagram. Nie lubię kaszelota. Ta kurwa już jest niemodna. Ojeju, dosiłbym się. Ciebie nie lubię. Kurde, no sprawa to nie lubię żadnej postaci z Naruto. Ciebie nie lubię. Oh, it seems like it. Okej, niech będzie. Misiem polarnym to w sumie jeszcze mi się nie zdarzyło grać. Madara w trybie misia polarnego może być. Co to są za jujitsu są? Dawaj ten katan gocha fuj no jutsu, to jest najlepsza technika ever. Okejka, Szymon ostatnio mi powiedział, jaka jest najważniejsza część w ciele człowieka. I w sumie też się zgadzam. Wiecie dlaczego? A to ja wam powiem. Dupa Adama do grzechu namówiła, dupa ludzkości raju pozbawiła, dupa płodzi, dupa rodzi, dupa nigdy nie zawodzi, dupa największą kopalnią pieniędzy, dupa Pikiego wyprowadza z nędzy, dupa swędzi, dupa nędzi, dupa też wspaniale pierdzi. Z tego powstał pewien morał, który brzmi jak potężny wół. Człowiek się rodzi, z dupy wychodzi, człowiek się żeni, na dupę wchodzi, człowiek umiera, na dupie leży, wszystko w tym świecie od dupy zależy. Dobra, okejka, Szymon tutaj ostro grał w tą gierkę przez ostatnie 5 dni, ja oczywiście ostro nie grałem w tą gierkę przez ostatnie 5 miesięcy, więc kontynuujmy i co to miało znaczyć? Co to za łapanie na samym początku walki? Halo, tak nie można, jak się nie traktuje ludzi, gościu chce w czambo. Masz tutaj notkę przeczytaną Aka Ninja, kurczę, w ogóle zapomniałem, że no, to jest anime o ninjach, ja cały czas o tym zapominam. Jak jeszcze w pierwszej serii, którą oglądałem na Jetixie, kiedy wy byliście pewnie zaledwie błyskami wokół ojca, ja miałem 9 lat, to wtedy pamiętam... no to było faktycznie chińską bajką o ninjach. No teraz niestety to się zrobiło troszkę inaczej, teraz to już Naruto się skończyło, to jest jakieś bulito niemodne, więc nie wiem jak to teraz tak działa w tym mainstreamowym Naruto teraz, ale no tak gdzieś jak Katon Gohan Hui no Jutsu z przycieki i odpowiedział mnie swojej Enton Gohan Hui no Jutsu, o co chodzi, tak się nie traktuje ludzi. Dobra, muszę się skupić na walce, strasznie dziwię się gra tym Madarą, jest taki kurwa epicko do dupy, puśćmy Nedziego jeszcze, Szymon ma takie epickie lagi co chwilę, że myślałem, że poszedł Nedzi, a Nedzi nie poszedł i tutaj mi się to bardzo nie podoba, mam ochotę epicko krzyknąć, ale nie mogę, bo jest obok para. Kurwa, mówię mi łapie, weź tą całą mapę, to wziąłeś inną mapę. Czy ty w ogóle wiesz jaką mapę przed chwilą brałeś? Czy ty masz pamięć ograniczoną do 5 minut, bo ci już kurwa brakuje pamięci ram w twoim tępym mózgu, Szymon je łapie. Tak nie można, dzisiaj trzeci raz mnie zawodzi, jeszcze mnie złapałeś na początku walki, zwejstowałeś mi 3 drewna. Szymon, dobra, stop, Szymon, bo się teraz denerwowałem. Masz teraz postać w miejscu, dać sobie zbić połowę paskę życia, stój w miejscu. No stój w miejscu, czy ty mnie słuchasz? Dobra, i teraz połowę paska życia muszę ci zjechać. Ale no, bądź mężczyzna i przyjmij karę na klatę, połowę paska życia, no i ty w ogóle bawić się nie potrafisz, ty jesteś jakiś kurde niesportowy gracz. Ja to bym normalnie dał ci pół paska zjechać, od tak, jakbyś ładnie poprosił oczywiście. Ale tutaj ładnie poprosiłem, by ty na mnie pół paska jedna zjechać, no Szymon, no weźcie tam w komentarzach, napiszcie coś temu Szymonowi, bo ja kurwa nie wytrzymię zaraz! Ech, Szymon, dopiero wróciłem do domu, mówię, nagram sobie walkę na szybko dla odstresowania, a ty widzę, że tu przeskilowałeś tą gierkę i nie do odstresowania, bo będzie niefajniejszy. Wziąłem jakiegoś Madarę w trybie misia pilarnego, który kurwa z ojcem Xeriosa tańczył razem pod żabką, więc niefajna sprawa. Ty jeszcze masz tego przesranego Itachiego, który kurwa odpierdala makarenę dookoła z tym swoim spamaterasu i ogólnie jest ciężka sytuacja. Pójdźmy sobie na Jego, niech go przytrzyma. Łapanko, wejdź łapanko, niestety nie weszło łapanko, ale dostał kopniaka od Lika. Pójdźmy notkę, dobrze. Ej, zaraz, czemu to notkę nie podziała? Co jest? Zgłaszam reklamację do twórców Ninja Storma, notki nie działają. Mają mi to naprawić w ciągu następnych 2 dni, ma być pad do Ninja Storma z naprawiającymi notkami, albo nie, to usuwam tą gierkę, w ogóle nie gram w to i tracicie czołowego polskiego gracza, elo. Dobra, ale tutaj zajebiste tutaj tańce odpierdziela teraz na tym uwolnieniu, ale pokchamping. Kurde, fajne, pójdźmy Lika. Postała żółwia, dobrze. O to jest tymi jutsu, bo tu ja mam te, a ja mam te limbo. O, to jest dobre, to jest kurde dobre, normalnie używam uwolnień, bo są dla frajerów, ale... Ale przyznam, no o... Nie wiem na czym to polega, ale to wygląda fajnie. O, skończyło się, no to koniec dnia dziecka. Witamy z powrotem 1 września, rocznica wybuchu II wojny światowej. Idziemy do szkoły, no przesrane i łapanko z ukrycia bez oszukiwanka. To jest to, co naprawdę bardzo lubię. Pododuję się teraz do maksa, daję odwanko do maksa. Spokojnie, rzucamy teraz notki, spokojnie jak na wojnie. Tu pielęgnę, spokojnie, gdzie? Gostek, nie tiltuj mnie, bo
Bo jak ja się zdenerwuję, to ci na ciekawe tego Citroena i będzie nie fajnie, dawaj. Mam cię, znaczy miałem cię. Ojej, bo ja nie mam HP. Dawaj, tryb przetrwania activated. Wbijesz mu tą kurwa jebaną obronę i opie wreszcie. Dobra, ten Madara to jest nieudacznik, dobrze go zabili w tym anime. Gostek musiał jakoś tam kagują się wysłużyć, żeby wojnę wygrać, to jest w ogóle przegry życiowe ten Madara. Jestem dzisiaj... W sumie ja zawsze byłem team Ramen Guy, ale dzisiaj chyba jestem już totalnie team Ramen Guy. W ogóle już nawet nie szanuję żadnych Madar ucichów i tak dalej, bo to jest jakiś żart. Dobra, gdzie jest moja połowa paska życia, o co chodzi? Dostał? Pójdźmy na Jagona, Katongoha Huinojutsu! Zapomniałem, że na Katongoha Huinojutsu, bez kitu, połowę walki walczę bez Katongoha Huinojutsu. W ogóle nie wiem, o czym ja myślałem grając tą walkę, chyba nie myślałem w ogóle, bo XD. No i proszę bardzo, widzicie, tam mi się podoba, to są jutsu. Teraz strzeliłem dwa razy Katongoha Huinojutsu i porobiłem te maty. A tak to straciłem cały pasek życia, jest niefajne, oczywiście stresuję się jak na konkursie cytatorskim w podstawówce w tym momencie, albo jak kiedyś w podstawówce, a tego chyba nie opowiadałem nigdy jeszcze na streamkę, a to nieważne, no na Twitchu opowiem, jak kiedyś w podstawówce przebrali mnie za papierosa i śpiewałem piosenkę przerobioną Makumbę o papierosie, taki cringe allergy, hej, ale no pamiętam, że scena tańczyła, było normalnie jak na koncercie Metaliki, tak wszyscy tańczyli i krzyczeli normalnie, na ryjach mieli takie uśmieszki, pisali XD na twarzy, więc było fajnie, chyba dobrze śpiewałem kiedyś, tego co pamiętam. Dobra, odpalmy się znowu. Dobrze, dobra, odpalam go bez oczekiwanka. Dobra, na bloczek, widoczek na bloczek i bęc. Dawaj, jedno limbo, drugie limbo, trzecie limbo. Dawaj, tu jutsu. O, bo ja muszę blisko jego stać, dobra, to już rozkminiłem jak to działa. Pozytywne myślenie. Muszę pozytywnie myśleć. Teraz zrobię jedną tą akcję. Spierdalaj.